zaśpiewają, które działają w zespole Stokrotka. Przede wszystkim są dwie dziewczyny solistki, Aleksander Dudary, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Szczedziowy rezerwat i drugą solistkę Dominikę Kotowską, która zaśpiewa utwór pod tytułem Wszystko zależy od Ciebie. Zapraszam. Obie dziewczyny są laureatkami piosenki ekonomicznej w kołach kościelnych.
Bardzo dziękujemy. Podpisuję wchodzącą w skład powiatu zamojskiego jest gmina Rudki. Proszę o zabranie głosu wójta gminy Rudki, panią Teresę Grodzką i przewodniczącego rady gminy pana Andrzeja Stańszewskiego. Witamy wszystkich, drodzy samorządowcy, dzisiaj w 25. chcielibyśmy całej samorządowej rodzinie życzyć realizacji podjętych działań wytrwałości w służbie lokalnych społeczności. Wszystkim pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanych wobec społeczności obowiązków. Życzymy pomyślności i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu, powodzenia w realizacji nowych ambitnych przedsięwzięć. Życzymy wam, drodzy samorządowcy, aby zaangażowanie i wykonywana praca była dostrzegana oraz doceniana przez mieszkańców, żeby ta praca była źródłem satysfakcji i zadowolenia w życiu zawodowym oraz radości w życiu osobistym. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo przedstawicielom władz gminy Rudki. Ja teraz powiem troszkę o gminie Rudki i o tym, co się udało w ciągu tych 25 lat zrealizować w gminie Rudki. Gmina Rudki, jak Państwo wiedzą, jest położona w północnej części powiatu zaborowskiego. Powierzchnia gminy to nieco ponad 200 km2. Według danych z końca 2014 roku zamieszkuje ją prawie 6 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 41 sołectw. Siedzibą gminy jest miejscowość Rudki Kossaki. Tam też znajdują się główne instytucje gminne, dom kultury, biblioteki, szkoła podstawowa, gimnazjum. Warto jeszcze wspomnieć, że szkoły podstawowe w tej gminie również są w miejscowości Lądy, Koniecko i Kołobyja. Gmina ma charakter typowo rolniczy, jej atutami to są środkowy spokój, bliskość przyrody. Jednocześnie możemy obserwować zwłaszcza w ostatnich latach dynamiczny wzrost różnego rodzaju inwestycji. Gmina Rudki może pochwalić się piękną przyrodą, właśnie ciekawymi zabytkami. Do zabytków należy kościół z XVI wieku wybudowany w stylu gotyckim. W tym miejscowości znajdują się również zabytkowe drewniane murowane domy pochodzące z przodu XIX-XX wieku. Zachowały się również fragmenty dawnej synagogi. Pozostało się po społeczności żydowskiej w tym mieście. Fragmenty tej synagogi murowane są gruntownie przebudowane do. Gmina Rudki położona jest w Dolinie Narwi. Powoli staje się środkiem turystycznym. Tutaj znajduje się tereny, tutaj znajdują się tereny przyrodnicze zwane Bartek Wizna, włączone do programu Natura 2000. Na tym obszarze znajduje się również obszar specjalny wody ptaków, nazwą Stoja Biebrzańska oraz specjalny obszar wody Siemiec. Władze gminy inwestują w rozwój turystyki. Przez teren gminy przytoczony jest szlak rowerowy, łączący się ze szlakami rowerowymi w sąsiednich gminach, zapewniając łącznie tras turystycznych z położonymi w najbliższym sąsiedztwie Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Łomżyńskim Parkiem Drzewa Doliny Narwi. Troszkę o historii gminy Rudki w tych ostatnich 25 lat. Po przemianach w 90. roku pierwszym samorządowym wójtem gminy Rudki był pan Aleksander Staniszewski, ale szybko został zmieniony przez Józefa Bartolackiego. Następnie to jest epoka, następne 20 lat, gdzie jest epoka wójta Tadeusza Zelerowicza, lata 1990-2014, a obecnie wójtem gminy jest pani Teresa Grodzka. Natomiast przewodniczącymi Rady Gminy w tym okresie byli Marian Gadomski w pierwszej kadencji, Teresa Sokołowska w pierwszej kadencji i Mirosław Sęk, kolejny przewodniczący w pierwszej kadencji. W kadencji 94-98 był to Zenon Mościcki, następnie również w następnej kadencji ten sam. W latach 2002-2006 przewodniczącym Rady Gminy był Zdzisław Tymiński. W kadencji 2006-2010 Jarosław Targoński. W kolejnej kadencji Janusz Staniszewski, obecnie jest Andrzej Staniszewski, przewodniczący Rady Gminy Rudki. Osiągnięcia w 25-leciu. Przez ostatnie 25 lat władze wykonały wiele istotnych zmian.
życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. W obszarze szkolnictwa to budowa gmachu szkoły podstawowej i gimnazjum w Krakowie wraz z nowoczesną halą sportową. Budowa boiska rekreacyjnego sztuczną na wierzchu 2000 roku. Otworzono punkt przedszkolny w Krakowie. Dodatkowo modernizowano budynki szkolne, wyposażone w sale informatyczne, zainstalowano monitoring, sprzęt sportowy, zakupiono do szkoły pomocy elektryczne, powstało centrum kształcenia prawnego. W obszarze komunikacji większe dróg pokryto nawierzchnią asfaltową, przebudowano rynek w Łódkach i zbudowano parkingi. Zakupiono również samochód Fiat Scoot na potrzeby transportowe gminy. W obszarze gospodarki komunalnej wybudowano dwie hydrofony, dzięki czemu niemal cała gmina korzysta z wodociągu. Dodatkowo powstały dwie biologiczne, mechaniczne oczyszczalnie ścieków w Grodach, Kowiecku i Mężeninie. Cały teren gminy musiał dostać do telefonu, do internetu. Zbudowano niemal 20 km sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu na 30% gospodarstw domowych jest obecnie skanalizowane w Mielutki Kossaki. Dokończono budowę budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi przy ulicy 11 listopada. Jeszcze w obszarze polityki społecznej nastąpiła przebudowa świetnych miejskich w Krótkach i Kossakach, Krajkówce Pasi, Kożarkach, Kruszance. Zbudowano plac zabawka dzieci w Krótkach, Kossakach i Kołomyi. W obszarze ochrony przeciwpożarowej w ciągu 25 lat przeprowadzono remonty rynki strażackich w Krótkach, Kossakach, Kołomyjce i Krajkówce Pasi, a jednostki OSP nie zyskały nowe samochody bojowe typu Jowisz i Star. Po lewej stronie widzą Państwo plac zabaw w miejscowości Kołomyja. Po prawej stronie jest szkoła podstawowa w Krótkach, Kossakach. Tutaj widzą Państwo świetlicę wiejską w Krótkówce Pasi i świetlicę wiejską w Pożarkach w Szance. Tutaj na tych zdjęciach jest Urząd Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Rudki. Tutaj również utworzony plac zawartościowy w Rudkach Kossakach i budynek Urzędu Gminy. Plan na przyszłość Gminy Rudki Kossaki. Gminy Rudki, przepraszam. Gmina w mieście Latakowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, remont oczyszczalni ścieków na Żeninie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane są również budowa i remonty dróg gminnych oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków gminnych w celu remontu wszystkich szkół. Władze gminy są w toku planowania remontów budynków użyteczności publicznej w związku z koniecznością dostosowania do wymogów unijnych związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Planuje się instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Gmina chce poprawić również infrastrukturę w celu podwyższenia standardów życiowych mieszkańców. I na koniec, gmina Rudki jest otwarta na szeroką współpracę ze wszystkimi inwestorami, którzy zechcą podjąć działalność na terenie gminy. Rada i wójt gminy wyrażają gotowość do rozwiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi w przekonaniu, że taka działalność będzie korzystna dla obu stron. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w każdym środowisku lokalnym pojawiają się osoby zdolne i utalentowane. Niewątpliwie taką osobą jest pani Ewelina Grodzka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Zabrowie w klasie skrzypiec. Pani Ewelina wykona 3 utwory: Polski Kwiatek, Matko Moja, Ja Wiem i Falę Dla. Zapraszam Panią.
Proszę Państwa, następną gminą wchodzącą w skład powiatu zamborskiego jest gmina Szumowo. Proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Szumowo, pana Jarosława Cukiermana i panią przewodniczącą gminy, panią Elżbietę Szumowo. Chciałbym z tej okazji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Okres 25-lecia jest takim jubileuszem. Przede wszystkim chciałbym złożyć życzenia prywatne, zdrowia, szczęścia i pomyślności. W sferze publicznej chciałbym życzyć wszystkim osiągnięcia własnych celów, umiejętności zawierania kompromisów, wzajemnej współpracy z samorządami, z radnymi, bo jest to nasz wspólny cel. 25-lecie samorządu pokazało, jak wiele zależy od kreatywności samorządów, od sposobu zarządzania, od pozyskiwania środków zewnętrznych. Ten okres, który nas czeka, następne rozdanie środków unijnych jest dla nas wyzwaniem. I życzyłbym Państwu i sobie, żebyśmy z tego tortu unijnego jak najwięcej zyskali. Chciałbym koniec podziękować za zorganizowanie tej uroczystości dla pana starosty. Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, ja nie przygotowałam przemówienia, więc bardzo krótko. Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego wszystkim wójtom, którzy są obecni na tej sali, jak również tym wójtom, którzy przez te 25 lat sprawowali te zaszczytne funkcje, życzę wszystkiego dobrego. W związku z tym, że jesteście Państwo wójtami, że reprezentujecie gminy, że podejmujecie decyzje, które są bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców gminy. Wszystkiego dobrego życzę również samorządowi powiatowemu. Co prawda Państwa istnienie jest troszeczkę krótsze, niemniej jednak jesteście taką spinką, która łączy nas wszystkich pod Waszą, egidą, prawda? Chcielibyśmy również osiągać sukcesy. Z tego miejsca gratuluję Państwu sukcesów, które już zaistniały. I życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata. Wszystkiego dobrego.
mieszkańców, w tym ponad 1000 osób mieszka w Szumowie. Gminy tworzą 20 miejscowości. Obszar gminy to 141 km2. Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych. W Szumowie szkoła podstawowa w Srebrnej, w Paprocie Dużej, w Gotownicy, w Gratce Polskiej. Na terenie gminy jest oczywiście również gimnazjum i przedszkole. Około 90% mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa w rodzinnych gospodarstwach rolniczych do gminy uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej, bydła mlecznego. Funkcje gospodarcze zapewniają również usługi leśnictwa, wykorzystujące zasoby kompleksu leśnego Czerwony Bór. Inwestycje zarówno w rolnictwo, jak i gospodarcze sprzyjają również położeniu gminy. Przez internet przebiega trasa nr 8, Warszawa Białystok, sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe o długości 80 km i gminne w sumie 75 km. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna i teleinformatyczna. Szumowo położone jest, jak na zdjęciu widać, malowniczym parkowatym krajobrazie, otoczonym zawsze lasami, bezpośrednio graniczy z liczącym na 10 tysięcy hektarów kompleksem leśnym Czerwony Bór. W Szumowie, w stolicy gminy znajdują się kościół, apteka, dwa ośrodki zdrowia, ośrodki gminy, bank spółdzielczy, leśnice weterynaryjne, gminny ośrodek kultury, ochotnicza straż pożarna, warsztaty terapii zajęciowej, sióstr służeń dla osób niepełnosprawnych, są również tartaki, sklepy spożywcze, przemysłowe oraz firmy zajmujące się wydobyciem krzewu naturalnego. Malowniczy obszar leśny jest skażony przemysłem środowisko, stwarzają znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Mało długie drogi gminne prowadzące przez lasy sprzyjają wycieczkom rowerowym i spacerom. Przedstawię teraz władze gminy w latach 1990-2015, czyli te 25 lat. Pierwszym wójtem gminy był w 90 roku, został pan Jarosław Nadany, który również sprawował funkcję wójta w następnej kadencji 94-98. Następnie przez wiele lat, od 1998 do 2014, wójtem gminy był pan Zdzisław Kotostański. Obecnie jest pan Jarosław Cukierman. Na temat przewodniczącymi Rady Gminy byli pierwsza kadencja Polinary Edward Mieczkowski, w następnej kadencji Józef Witkowski, w kadencji 98-82 Zygmunt Henryk Rosiński, w kadencji 2002-2006 początkowo był pan Jarosław Cukierman, następnie pan Eugeniusz Nowacki, który również sprawował funkcję przewodniczącego w następnej kadencji 2006-2010. W latach 2010-2014 przewodniczącym Rady Gminy była pani Teresa Morocka, obecnie jest pani Elżbieta Szymańska. Osiągnięcia 25-leciu. W obszarze szkolnictwa jest to budowa gminnej szkoły podstawowej w Srebrnej, szkoły podstawowej w Ostrożu w latach 90. Remont gminnego przedszkola w Szumowie, budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół w Szumowie, remont biblioteki gminnej, rozbudowa gminnego ośrodka kultury, budowa wojska szkolnego w Szumowie, budowa remizy w Wielmożu Wielkim oraz budowa sali gimnastycznej w Srebrnej. W obszarze gospodarki komunalnej udało się zbudować stację poboru i zakupu i uzdatniania wody w Szumowie. W obszarze komunikacji zbudowano nowe drogi. W kadencji np. 2002-2006 w ogóle udało się zbudować 29 km dróg asfaltowych i przeprowadzić remont na wierzchni na praktycznie wszystkich drogach żwirowych. Teraz w kadencji 2010-2014 wybudowano ponad 7 km dróg asfaltowych. Nowe nawierzchnie powstały w miejscowościach Srebrny Borek, Paprocz Duża, Kalinowo, Krajowo Wróciły, Wyszony Żwirki, Ostrożne i Głębocz Wielki. I jeszcze w obszarze polityki społecznej na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych żwirowni istnieją piękne, zagospodarowane zbiorniki wodne, przystosowane dla mieszkańców do wspólnych spotkań wypoczynku. Jest to inwestycja prywatna. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Orkiestra Denta, OSP w Szumowie oraz zespół wspomniany tutaj już Marzmety Arabeska. Organizowane są coroczne biegi papieskie, wyścigi kolarskie, MTB, maraton. Organizowane jest turniej piłki handlowej dla żłobków, sympatyków szkolnych, kół Caritas pod hasłem na chętny stał na bramce. W obszarze ochrony przeciwpożarowej udało się wyremontować budynek straży pożarnej w Szumowie i zakupiono samochody strażackie dla OSP Ostrożne Szumowe. Tutaj widzą Państwo po lewej stronie piękny wyremontowany budynek przedszkola w Szumowie, po prawej stronie biblioteka w Szumowie. Tutaj jest budynek szkoły podstawowej w Srebrnej i po prawej stronie zespół szkół w Szumowie.
Tutaj widzą Państwo piękny budynek Straży Pożarnej w Szkole wraz z samochodami bojowymi, a po prawej stronie również ten sam budynek z jednej strony. I jeszcze piękna ekofonia szumowa i zagospodarowane po prawej stronie tereny dawne Żwirowni. I zespół Radecka, już nie muszę o tym wspominać. Gmina w najbliższym czasie planuje budowę świetlic miejskich w Kaczynku, w Pogrodzie Dużej, Zalewa Kwiatuza, zakład autobusu szkolnego, a dzięki wybranej w Ogólnopolskim Konkursie upiększanie z radnierem gmina pozyskała 20 tysięcy złotych nagrod za gospodarowanie placu zabaw przy tej całej szkole w Szumowie. Plany na przyszłość to również zakład gospodarki komunalnej. Spółka z o.o. w Szumowie pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach akcji podstawowej usługi dla gospodarki ludności wiejskiej. Dotacje w kwocie 234 tysięcy na zakup i montaż agregatów prądotwórczych i pomp głębinowych z silnikami do hydroformi w Pogrodzie Dużej, Węgrzance Polskiej i Wyższym Mierzu Wielkim. Do planów na przyszłość również zalicza się zakonstruowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury, remont zespołu szkół w Szumowie i uruchomienie programów dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i odnawiania się odnawialnych źródeł energii fotowoltaiki. Plany na przyszłość to również rozbudowa wraz z przebudową parkingu przy kościele parafialnym z przyjemnicy Przemysłowej 1 maja, budowa stołówki przedszkola i stołówki przy zespole szkół w Szumowie i zagospodarowanie terenu w budowie Żwirowni Przedowy Szumową Zalewy Jartuz na cele rekreacyjne. I również budowa remontu dróg gminnych, modernizacja hydroformy systemów wodociągowych, modernizacja budynków komunalnych, szkół, świetlic miejskich i remisji strażackich. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz zespół Arabeska do zaprezentowania układu tanecznego.
Bardzo dziękujemy. Zapraszam wójta gminy Zambór, pana Jarosława Kosa i przewodniczącego rady gminy, pana Piotra Tyszka. Zapomniałem podziękować jeszcze straży pożarnej, strażakom.
przedmienia powiatu zamrowskiego. Położona jest w środkowej części powiatu wokół miasta Zambrów. Ta gmina powstała jeszcze w 1973 roku, ale władze wojewódzkie w końcu lat 70. zdecydowały o połączeniu gminy Zambrów z miastem Zambrów. Powstał taki jeden duży twór blisko miejsca gmina Zambrów, która funkcjonowała do roku 90. a w 91. roku na skutek dążeń mieszkańców gminy powstała gmina na nowo, gmina Zambrów, samorządowa już gmina Zambrów. Także w ten sposób gmina Zambrów jest najmłodszą gminą w powiecie zambrowskim. Siedzibą władz gminy jest oczywiście miejscowość Zambrów. Obszar gminy to 298 km2. Gmina liczy sobie około 9 tysięcy mieszkańców. Gmina podzielona jest na 71 sołectw. Wszystkich miejscowości jest 71, to jest chyba największa chyba gmina tego typu w Polsce, gdzie jest aż tyle miejscowości, które są. Są to w większości niewielkie osady, ale mają bardzo długą, ciekawą historię. Gmina Zambrów posiada bardzo dobre warunki komunikacyjne przez przednik drogę krajową nr 8, Warszawa Białystok, obecnie droga ekspresowa, droga krajowa nr 63, Łomża Zambrów Siedlce. Podstawą gospodarki gminy Zambrów jest rolnictwo. Zarejestrowanych jest około 1400 gospodarstw rolnych. Miejscowi rolnicy specjalizują się w hodowli bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. W rolnicy zatrudnionych jest około 74% czynnik zawodowy mieszkańców gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych. Są to Osowiec, Poryta Jabłek, Stary Raskowiec, Stary Skarżyn, Stare Zakrzewo i Wiśnie. Jest oczywiście również gimnazjum gminne, które znajduje się w Zambrowie i jest częścią zespołu szkół ogólnokształcących. Opiekę społeczną sprawuje gminy ośrodek pomocy społecznej. Kulturę rozwija gmina biblioteka z siedzibą w Osowcu. Władze gminy w latach 2015-2019. Pierwszy wójt tej gminy był pan Kazimierz Krajewski. Natomiast w 1994 roku wójtem gminy został pan Kazimierz Kłochowski, który przez 20 lat rządził tą gminą. Ja to jeszcze powiem, że pan Kazimierz Kłochowski, moja współpraca właśnie z powiatem zambrowskim zaczęła się właśnie od pana Kazimierza Kłochowskiego prawie 10 lat temu. Ostatni teraz wójtem od 2014 roku jest pan Jarosław Kosz, który występował. Natomiast przewodniczący Rady Gminy, pierwszym przewodniczącym Rady Gminy był pan Jerzy Markowski, następny kadencji pan Stanisław Krajewski, w latach 98-2002 pan Leśniewski, następny pan Jarosław Kosz, obecny wójt 2006-2010 Piotr Tyszka, który sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Gminy do chwili obecnej. Co się udało zrobić w ciągu tych 25-4 lat gminy Zambrów? W obszarze szkolnictwa zbudowano hale sportowe przy szkołach podstawowych w Osowcu i Starym Zakrzewie. Wykonano termomodernizację wszystkich budynków szkolnych na terenie gminy. Przy wszystkich szkołach podstawowych zbudowano place zabaw dla dzieci, korzystając także z zewnętrznych programów pomocowych. W obszarze komunikacji od 1991 roku wybudowano około 130 km dróg asfaltowych i wyremontowano około 120 pozostałych dróg. Gmina Zambrów współfinansuje także budowę i remonty dróg powiatowych na swoim terenie. W obszarze gospodarki komunalnej. Teren gminy jest wyodrębniony w 100%. Sieć wodociągowa obejmuje wszystkie 72 miejscowości. Duża część gminy jest skanalizowana, korzystając z oczyszczalni ścieków w Zambrowie. Dodatkowo gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykorzystując przy tym środki zewnętrzne. Gmina Zambrów rozwiązała problem odpadów, uczestnicząc w projekcie budowy zakładu przetwarzania i użytkowania odpadów w Czerwonym Dworze. W obszarze polityki społecznej, kultury, sportu od 1982 roku już wprowadzony jest zespół śpiewaczy oraz powiatów, które zaraz tutaj wystąpią. Wspomagany jest oczywiście przez Gminę Zambrów. Gmina finansuje działalność świetnych wiejskich, dodatkowo modernizując i wyposażając je w nowe urządzenia, na przykład ogrzewanie komunikowe. Gmina utrzymuje bibliotekę publiczną z siedzibą w Osowcu, wykorzystując istniejące obiekty sportowe gmina Zambrów, organizując imprezy, konkursy sportowe dla mieszkańców swojej gminy. W obszarze ochrony przeciwpożarowego porządku publicznego gmina Zambrów utrzymuje 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które dzięki dotacjom gminy posiadają pełne wyposażenie bojowe, w tym samochody pożarnicze. Gmina Zambrów wspomaga finansowo działalność powiatowych komend straży pożarnej i powiatowej komendy policji. Tutaj Państwo widzą świetlica w Boborzu, Zabaw w Boborzu. Następne zdjęcia jest to szkoła, która jest szkoła podstawowa w Osowcu.
i po prawej stronie szkoła podstawowa w Starym Laskowcu. Wyremontowane obiekty. Po lewej stronie jest przykład budowy ścieżki rowerowej. Po prawej stronie ścieżka przechodnicza w Grabówce na terenie Tworek w Łosiach, piękny zabytkowy. Tak na przyszłość. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji miejscowości Stary Laskowiec. Budowa hydroforum i stacji uzdrowienia wody w miejscowości Łosie Poleni, remonty świetlic i rejestracji oraz remonty dróg gminnych. Dodatkowo budowa boisk sportowych i placów zabaw. Planuje się również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza budowy farm fotowoltaicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przedstawienie gminy Zambrów. Kto by nie znał zespołu na zamianach? Chyba wszyscy znamy. Chciałbym sobie poprosić o panie na scenę tutaj. Panie zaśpiewają się na nas trzy utwory. Słoneczko na zachodzie, jeszcze na teraz taki czas. Zapraszam za bardzo.
Listy gratulacyjne przesłał marszałek województwa podlaskiego pan Mieczysław Paszko, członek zarządu województwa Jerzy Leszczyński. Proszę o wręczenie tych listów gratulacyjnych pana Stefana Krajewskiego, radnego sejmiku województwa podlaskiego. Panie starosto, panie przewodniczący, państwo wójtowie, przewodniczący rad, panie burmistrzu, wiele mi ciężar. Jak mawiał Tacyt, im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość. W imieniu marszałka województwa podlaskiego Mieczysława Kazimierza Paszko pragnę wszystkim samorządowcom złożyć serdecznie podziękowania za cierpliwość, za pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego i wręczyć pamiątkowe listy gratulacyjne. Chciałbym poprosić wszystkich wójtów gminy Zamów, gminy Szumowo, gminy Kołaki i starostę powiatu zamkowskiego i przewodniczących rad tych właśnie miejscowości. Zapraszam. Proszę państwa, nasze spotkanie dobiega końca. Proszę o zabranie głosu starosta zamkowskiego pana Roberta Macieja. Szanowny ciężar, szanowne panie, szanowni panowie. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie, gorąco podziękować za wspólną organizację konferencji Nasza Samorządność 25 lat samorządu terytorialnego. Panie i panom wójtom, paniom i panom przewodniczącym rad powiatu zagórskiego i gmin Kołaki, Kościelne, Łódki, Szumowo i Zamów. Dziękuję bardzo. Za udostępnienie tego obiektu gospodarzowi pani dyrektor zespołu szkół nr 1, pani Maryny Łotysz. Za przedstawioną prezentację bardzo dziękuję panu Leszkowi Cyderowi. Szczególne tutaj podziękowania moim drogim sekretarzom powiatu i sekretarzom gmin oraz innym pracownikom urzędów za przygotowanie tej konferencji. Oni to czarną robotę zrobili. Dziękuję bardzo. Ale przede wszystkim dziękuję artystom za uświetnienie naszej konferencji przepięknymi występami artystycznymi. Dziękuję bardzo. Chciałbym na koniec jeszcze podziękować wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Zamkowskiego panu Sławomirowi Baranowi za prowadzenie tej konferencji. Wszystkim samorządowcom za pracę społeczną i zawodową wniesioną na rzecz naszych dobrych ojczyzn, na rzecz rozwoju poszczególnych gmin i powiatu zamkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim radnym, radom gmin i powiatu, starostom, wójtom, członkom zarządów gmin, bo takie były, i powiatu, wszystkich kadencji w ostatnich 25 latach. Dziękuję bardzo. Samorząd to nie tylko rada, ale samorząd to również sołtysi. Dziękuję wszystkim sołtysom z całego powiatu zamkowskiego. I jest ich 157, w tym co tutaj pan Leszek powiedział i to potwierdzam. Z gminy Zamków jest najwięcej 71 i to jest największa ilość w Polsce. Dziękuję serdecznie. Za codzienną, dobrą pracę, bez której nie byłoby tak dobrych efektów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Zamkowie i Urzędom i Miasta Gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych z całego powiatu zamkowskiego i gminy oczywiście. Dziękuję wszystkim podmiotom współpracującym z jednostkami, w tym Kościołowi, Wymiarowi Sprawiedliwości, służb mundurowych, administracji, jednostek administracji rządowej. Dziękuję bardzo. Szczególne słowa chciałbym podziękować wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, w tym Ochotniczym Straży Pożarnym i Stowarzyszeniu Działającym w Dziedzinie Kultury, Sportu, Wolontariatu, Niepełnosprawnych za to, że działacie na